Słowo karate oznacza puste ręce. Styl Shotokan karate założył Kancho Yoshiji Soyeno, jest to uczeń Masuda Tsuyamy. Jeden z uczniów, który odszedł i założył własną szkołę. To jest styl taki bardziej realnej walki, ale bazuje na karate Kyokushinkai, także wszystkie egzaminy na wyższe stopnie są prawie identyczne jak w karate Kyokushinkai. Dochodzą tylko rzuty, dźwignie. Także jest to na bazie karate kontaktowego. Moja przygoda z karate zaczęła się w roku 80. Zacząłem trenować w białostockiej sekcji karate Kyokushinkai. No i trenowałem ten styl z 15 lat. Później trafiłem do senseja chińskiego do sekcji Oyama Karate, która w zasadzie była tylko jakby powielaniem tego, co wcześniej, tylko to jest też tak jakby odłam karate Kyokushinkai, który wyszedł z Kyokushinkai i jest bardzo podobny. I tam trenowałem 7 lat. Od 2 lat prowadzę białostocką sekcję Shotokan Karate. W zasadzie to jest takie moje hobby od 25 lat. No przy okazji człowiek jednak zdobywa dużo rzeczy. I fizycznie, i psychicznie. Na pewno lepsze samopoczucie. No trochę różnego rodzaju zawodów minęło. Dużo ludzi się poznało, różnych i ciekawych. W Polsce, z granicą, w tamtym roku byłem na takim międzynarodowym obozie na Litwie, gdzie były osoby z 6 państw. Sekcja białostockiego Shotokan powstała 2 lata temu, 24 marca 2003. Zostało zarejestrowane w KRS-ie Podlaskie Stowarzyszenie Shotokan Karate. No i od 2 lat funkcjonujemy. Przewinęło się sporo osób, bo listy były duże, ale mówię, tu treningi były dosyć i są dosyć ciężkie, także dużo ludzi odpada. W tym momencie mamy około 70 osób w 4 sekcjach. Organizujemy teraz duży turniej międzynarodowy 26 lutego. Także tu będzie można zobaczyć i Węgrów, i Francuzów, i Litwinów w różnego rodzaju formach walki. To będzie i barnak, czyli taki typowy bez uderzania w twarz. Będzie tajski boks z uderzaniem w twarz. Będą walki MMA, czyli już związane z wszystkim. Z łapaniem, schwytaniem, z dźwigniami, z parterem, walki na ringu, nie? Mówię, sekcja jest od 2 lat i no, na razie nam się rozwija bardzo dobrze. Mamy sekcję dzieci od wieku 7 do 12 lat. Mamy sekcję taką rekreacyjną, gdzie trenuje młodzież tam od 15 do wieku tam studenckiego. No i jest teraz sekcja samoobrona na bazie tego karate dla kobiet. Też jestem około 15 osób. I jest jeszcze do tego sekcja zawodnicza, gdzie 8 chłopaków cały czas jeździ na zawody. W ciągu 2 lat byliśmy na 6 turniejach. To są różne rodzaje treningów. Zależy jaka to jest sekcja. Trening dzieci wygląda inaczej, jest to bardziej zabawa. Chociaż wszystkie treningi w zasadzie odbywają się na macie. Mamy 9 treningów w tygodniu, tylko jeden odbywa się na parkiecie. Wszystkie reszty są na macie. Mówię, trening dziecięcy to jest pół na pół zabawa. I w zasadzie cały czas kichon, czyli uderzanie, kopanie w miejscu, to są takie ćwiczenia, plus dużo gier zespołowych dla dzieci, dużo różnego rodzaju kreców, zabaw, trening sekcji rekreacyjnej, różnie zależy. Przeważnie robimy raz w tygodniu delikatne walki, robimy trening na tarczach, na workach, czyli trening specjalistyczny, z wykorzystaniem sprężyn, skakanek, gruszek, różnego rodzaju ciężarków. Robimy trening dla zawodników, robimy treningi siłowni, konkretnie takie podzawody. Także trening jest bardzo różny i naprawdę trzeba byłoby 2 godziny rozmawiać na temat tego, jakie są mogły być te treningi. Każdy trening jest poprzedzony na pewno dobrą rozgrzewką. Robiliśmy nawet treningi biegowe po śniegu, tradycyjnie jak kiedyś za dobrych lat. To są różne rodzaje treningów. Zależy jaka to jest sekcja. Trening dzieci wygląda inaczej, jest to bardziej zabawa. Chociaż wszystkie treningi w zasadzie odbywają się na macie. Mamy 9 treningów w tygodniu, tylko jeden odbywa się na parkiecie. Wszystkie reszty są na macie. Mówię, trening dziecięcy to jest pół na pół zabawa.
i w zasadzie cały czas kichon, czyli uderzanie, kopanie w miejscu. To są takie ćwiczenia. Plus dużo gier zespołowych dla dzieci, dużo różnego rodzaju kreców, zabaw, trening sekcji rekreacyjnej, różnie zależy. Przeważnie robimy raz w tygodniu delikatne walki. Robimy trening na tarczach, na workach, czyli trening specjalistyczny z wykorzystaniem sprężyn, skakanek, gruszek, różnego rodzaju ciężarków. Robimy trening dla zawodników, robimy treningi siłowni, konkretnie takie podzawody. Także trening jest bardzo różny i naprawdę trzeba byłoby 2 godziny rozmawiać na temat tego, jakie mogą być te treningi. Każdy trening jest poprzedzony na pewno dobrą rozgrzewką. Robiliśmy nawet treningi biegowe po śniegu, tradycyjnie jak kiedyś za dobrych lat. Także no różne rzeczy robimy. Są też formy kata, jednym z ćwiczeń karate. W zasadzie w Shidokanie odeszliśmy od kata i bardzo mało się robi i cały Kancho Soyeno ma w tym momencie 3 te formy zrobione i bardziej się tutaj trenuje walkę, bo z tego względu, że przychodzą tu ludzie na tym wyższym poziomie walki, przychodzą ludzie i z brazylijskiego jiu-jitsu, i z tajskiego boksu, i z, no, z różnych styli walki i w naszej formule mogą walczyć. Dlatego jest to jakby ten Shidokan, to już nie taka typowa już forma karate, taka czysta, gdzie kata są na wysokim poziomie i jest ich bardzo dużo i trenuje się to raz w tygodniu, czy tam niektórzy częściej, niektórzy nawet przygotowują się do zawodów kata. W Shidokanie tego nie ma. Z ludźmi, którzy już na jakimś tam poziomie są i trenują ponad rok, ja sam robię kata, bo kata są w Shidokanie te same, które są w Kyokushinkai. Jest to też forma walki, która wyrabia trochę cech takiego trochę spokoju. Sprawdziano, które zazwyczaj kończą się zaliczeniem. Jak ja dopuszczam te dzieci, no to już raczej nie oblają, z tego względu, że te, które się nie nadawały, to nie zostały dopuszczone. Znaczy, no nie, no, w zasadzie dzieci trenują ciężej na treningach niż tu ten egzamin, na ten jeden stopień, ten pół godziny. Technik w zasadzie, bez jakiegoś tam strasznego biegania, trochę tych skłonów, no to nie jest chyba takie ciężkie dla tych dzieci. Ważne są zupełnie inne rzeczy. Wydolność, jakoś tam przygotowanie fizyczne, chociaż u dzieci to może nie tak strasznie. No i technikę, no jak się dobrze wykona technikę od małego, ułożenie tam dłoni, ręki, palców, wszystkiego, barków, bioder, no to wtedy później już jak jest starszy, no to nie jest takie przekłamane, jakieś złe. Gdzie by się uczył sam gdzieś tam w piwnicy i uderzył tylko w worek i później wychodzą takie techniki, nie? Już takiego człowieka się...
Of complete chaos. It gets so.